nasz Bóg jest stworzycielem, zaopatrzeniem, wszechobecny, wszechwiedzący, wszechmocny, wieczny, niezmienny, łaskawy, bezstronny, wierny, święty. Tak, tak! To już trzeci odcinek z serii Atrybuty Boga. Jak miło będzie zaraz usłyszeć od naszych nauczycieli o kolejnych cechach naszego Pana. Dzięki nim będziemy mogli wysławiać naszego Stwórcę za jeszcze więcej rzeczy. Leno, Marku, zapraszam. Czemu tu jest tak ciemno? A, musiałam zapomnieć włączyć światła. Ale wiecie, kiedyś wszędzie było tak ciemno, jak teraz tutaj. Aż do czasu, kiedy Pan Bóg stworzył światło i wtedy wszystko stało się jasne. To teraz, jak już mnie widzicie, powiem wam, co to znaczy, że Pan Bóg jest wszechmocny. Wszechmocny, czyli że może wszystko uczynić i że nie ma rzeczy, która by była dla Niego niemożliwa. On stworzył cały ten świat. Słońce i księżyc, niebo i ziemię. Stworzył też góry, rośliny i zwierzęta. I on też stworzył nas. W takim razie, jak stworzył cały ten wspaniały świat, to naprawdę jest wszechmocny. Ale to nie wszystko, że on go stworzył. On swoją wielką mocą cały czas się o niego troszczy. I to dzięki niemu rośliny mogą rosnąć, a my codziennie możemy się budzić, możemy biegać, śmiać się i rozmawiać ze sobą i cieszyć wszystkim tym, co Pan Bóg stworzył. I wiecie, co w tym wszystkim jest najlepsze? Zobaczmy, co na ten temat mówi Biblia. W Psalmie 103, w wersecie 5, jest napisane tak. On, czyli Bóg, nasyca dobrem twoją codzienność. Czyli Pan Bóg wypełnia dobrem każdy nasz dzień. I On też sprawia, że możemy robić rzeczy, które mogłyby się wydawać niemożliwe albo bardzo trudne. Na przykład czasami trudno jest nam polubić jakąś koleżankę albo jakiegoś kolegę. I wiecie co? Możemy się wtedy pomodlić o to, żeby Pan Bóg nam w tym pomógł. W takich chwilach, kiedy czujemy się za słabi, możemy pamiętać, że zawsze, w każdej chwili jest z nami Pan Bóg, który jest wszechmocny. Czyli taki, który może zrobić wszystko. Do zobaczenia na szkółkach. Cześć. Witajcie na zajęciach wirtualnej szkółki niedzielnej. Dzisiaj omówimy sobie jeden z atrybutów Boga, a mianowicie porozmawiamy o świętości. W objawieniu świętego Jana czytamy taki oto werset. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Są to słowa, którymi aniołowie uwielbiają Pana Boga, oddając Mu chwałę. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co znaczy słowo święty? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Może święty to jest ktoś, kto chodzi z taką aureolą na głowie? Jak myślisz? Jest to prawidłowa odpowiedź? Na pewno zgadłeś, że nie. Bo święty znaczy coś zupełnie innego. Słowo święty w Biblii dokładnie oznacza kogoś, kto jest oddzielony, takim trochę jakby niewidocznym murem. Kiedy mówimy o Panu Bogu, to jest jedna rzecz, od której On jest bardzo, bardzo mocno i bardzo, bardzo grubym murem oddzielony. Tą rzeczą to jest grzech. Albo inaczej, wszystko to, co jest złe. A to oznacza, że Pan Bóg nigdy niczego złego nie robi. Czy wiedziałeś o tym, że Pan Bóg nigdy, ale to nigdy na nas się nie obraził? Nawet jeżeli zrobiliśmy coś złego. Trochę się smuci, kiedy robimy złe rzeczy, bo przykro mu na to patrzeć. A tak bardzo nas kocha, ale nigdy się na nas nie obraża. Tak samo Pan Bóg
Nigdy, ale to nigdy nie robi nam na złość. I nie próbuje zrobić czegoś, żeby nam było źle albo smutno, bo jest święty i robi tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Pan Bóg też nigdy nie skłamał. A to wszystko dlatego, że po prostu jest święty i doskonały. Ale skoro Pan Bóg jest święty i jest oddzielony od wszystkiego tego, co złe, a nam czasami zdarzy się zrobić coś złego, pobić się z kolegą albo koleżanką, pokłócić, albo może naśmiewać się z kogoś, kto jest słabszy, to czy oznacza to, że jesteśmy oddzieleni od Pana Boga? No niestety to oznacza, ale jest też dużo, dużo lepsza wiadomość. Bo dobrą wiadomością, albo nawet dobrą nowiną, jest to, że Pan Bóg znalazł rozwiązanie, jak zrobić w tym wielkim, grubym murem, który stoi między Panem Bogiem a grzechem, olbrzymią dziurę, z której może skorzystać każdy człowiek. Ta dziura powstała dzięki temu, że Pan Jezus przyszedł na ziemię i umarł na krzyżu, zabierając wszystkie nasze grzechy na siebie. Dlatego każdy, kto przechodzi przez tą dziurę, a można to zrobić tylko i wyłącznie wierząc w Pana Jezusa, ma prawo nazywać się dzieckiem Bożym. I już nie istnieje żaden mur, który wtedy oddziela taką osobę od Pana Boga. Od tego momentu Pan Bóg, ten człowiek, który uwierzył w Niego, stają się najlepszymi przyjaciółmi. Nie ma już żadnego muru, który dzieli jednych od drugich. Także jak widzicie, Słowo Święty jest bardzo, bardzo, bardzo znaczące. Dlatego kiedy modlicie się, kiedy uwielbiacie Pana Boga, mówcie jak najczęściej do Niego, że jest święty, 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 bo to opisuje Jego wspaniałość, doskonałość i to, jak jest wyjątkowy. Nie jest to niesamowite? Jest to naprawdę super, że możemy mieć takiego Pana Boga. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się już na żywo. Także do zobaczenia na szkółkach. Pa! Nasz Bóg jest wszechmocny, nasz Bóg jest święty. Dzisiaj pytanie do nas wszystkich. Czy nasze wysławianie Pana zależne jest od życiowych okoliczności? Nie pozwólmy ograbić się z pięknej relacji, jaką możemy mieć z Bogiem podczas Jego wysławiania. Budujmy relacje z naszym Ojcem, kiedy mamy cięższy dzień i budujmy, kiedy mamy motyle w brzuchu. Ogłaszajmy, że Bóg jest wszechmocny. Ogłaszajmy, że Bóg jest święty. Wysławiajmy Pana codziennie. A za tydzień już ostatni odcinek Bożych Atrybutów, więc nie zapomnijcie być z nami. Dziękujemy i do zobaczenia.